Kochani, jesteśmy tutaj dzisiaj, ponieważ naszym wielkim pragnieniem jest to, aby ogłosić wam Ewangelię. I naszym wielkim pragnieniem jest to, aby każdy usłyszał prawdę o zbawieniu i aby każdy człowiek był zbawiony na tym miejscu. Jesteśmy tu, by ogłosić wam prostą Ewangelię, która ratuje życia ludzi. Kochani, nazywam się Anita Rochniak i 5 lat temu zostałam zbawiona. Nie z uczynków, ale przez łaskę i ofiarę Jezusa Chrystusa. Chcę wam dzisiaj opowiedzieć moje świadectwo, jak to się stało. Wychowałam się w rodzinie katolickiej, jak większość z was. I myślałam, że Bóg to ta figura czy wisiorek. Że jak będę się do Niego modliła tymi wyłącznymi regułkami, zdrowaś Mario, Ojcze nasz, jak będę chodziła do kościoła, spowiadała się, to Bóg przychylnym okiem będzie na mnie patrzył i błogosławił. I tak starałam się zasłużyć całe życie. Żyłam w takiej iluzji, że będę zbierała jakieś plusy u Boga. A kiedy stanę przed Nim i tych dobrych uczynków będzie więcej, to pójdę do nieba. Ale chcę ci powiedzieć, że 5 lat temu ta moja teoria została zweryfikowana. Mimo to, że byłam dobrym człowiekiem, nie czułam w ogóle obecności Bożej. Bardzo chciałam poznać Boga i z Nim żyć, ale ciągle czułam się oddalona, ciągle czułam się niegodna tego, aby żyć z Bogiem. Więc starałam się ciągle, żyłam w systemie religii, ale to nic nie dawało. I 5 lat temu w swoim pokoju, w akcie desperacji, zawołałam do Jezusa. Szczerze, ja już nie mówiłam żadnych regułek, ale własnymi słowami powiedziałam: jeśli jesteś, to przyjdź i mnie uratuj, bo zobacz, ja się staram, ja robię wszystko, co mówi Kościół, ale w ogóle czuję, że to nic nie daje. Jeśli jesteś, to przyjdź i zmień moje życie. I wtedy, kochani, poczułam obecność Bożą. Wtedy Duch Święty przekona mnie o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. I On przekona mnie również o tym, że moje dobre czy złe uczynki nie mają nic do mojego zbawienia. On mi to przedstawił. On mi to powiedział. Ja wewnątrz siebie wiedziałam, że moje dobre uczynki są dla Boga niczym. One są dla Boga niczym, bo to nie o to chodzi. I chcę ci dzisiaj powiedzieć, że twoje dobre uczynki nie mają nic do zbawienia. Bo tak naprawdę człowiek nie zasłużył sobie na zbawienie. Słowo Boże mówi, że każdy zgrzeszył i brak mu chwały Bożej. Każdy. I ty, i ja. Każdy zgrzeszył. I nie mielibyśmy w ogóle szansy Boga. Ale mimo wszystko Bóg tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czy dzisiaj zaryzykujesz i uwierzysz w Syna? Czy dzisiaj zaryzykujesz i prawdziwie uwierzysz w to, że Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię, żył świętym i bezgrzesznym życiem, ale finał Jego życia tu na ziemi był taki, że umarł na krzyżu. Skoro był święty, to dlaczego umarł? On na krzyżu poniósł twoją karę za twój grzech. On poniósł wszystkie twoje grzechy, abyś ty, kiedy tylko w to uwierzysz, był wolny i zbawiony. To, co należało się Jezusowi ze względu na jego święte życie, zostało mu odebrane. Po to, aby dokonała się zamiana. Jeśli ty uwierzysz dzisiaj w to, że święty i sprawiedliwy Jezus poniósł na krzyżu Golgoty twój grzech, będziesz zbawiony. Jeśli dziś uwierzysz w to, że Jezus umarł, ale i wstał po 3 dniach i to w ciele, jeżeli ustanowisz Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, będziesz zbawiony. To jest proste. Człowiek całe życie kręci się według siebie i swoich uczynków. I się frustruje. Wiesz, jak jest. Starasz się ciągle doskoczyć do jakiegoś poziomu, być jakiś. A Bóg nie chce, żebyś był jakiś. Bóg chce, abyś się z Nim pojednał. Potrzebujesz pojednać się z Jezusem. Potrzebujesz uwierzyć w to,
że On poniósł twoje grzechy. Jeżeli w to uwierzysz, to będziesz wolny, bo grzech cię obciąża. Ale jeśli uwierzysz w to, że Jezus poniósł wszystkie twoje grzechy, to Bóg nie będzie miał na ciebie żadnego w ogóle żalu. Będziesz w Jezusie, będziesz sprawiedliwy. Będziesz zbawiony. Bóg widzi serca i Bóg widzi twoje życie. Co wybierasz? Czy szukasz Boga? Szukasz Go? Jeśli w ostatnich dniach, wiem, że są na tym miejscu osoby, które w ostatnich dniach rozmyślają o tym, czy Bóg istnieje, bo widzą, co się dzieje na tym świecie, jakie katastrofy, jakie rzeczy. Patrzą na drugiego człowieka i mówią, ten świat idzie na zagładę. To chcę ci powiedzieć, że dziś ja jestem odpowiedzią dla ciebie. Bóg istnieje, jest na wyciągnięcie ręki. Na wyciągnięcie ręki twojej decyzji. Zawołaj dziś do Jezusa. Tak jak ja, powiedz swoimi słowami. Jezus, ja słyszałam to, co mówiła ta dziewczyna na giełdzie Wolumen. Wiesz, ja wierzę w to, że Ty przyszedłeś na tą ziemię i umarłeś za moje grzechy. Więc jeżeli umarłeś za moje grzechy, to Boże, nic nie masz do mnie, nie masz do mnie żalu. Bo dług został spłacony i spłacił go Jezus. Ja wierzę w to, że Ty wstałeś z martwych po trzech dniach. I ja też decyduję się na to, że Ty, Jezus, jesteś moim Panem i Zbawicielem. Rządź w moim życiu. To jest prosta modlitwa. To jest tak naprawdę pierwsza i najważniejsza modlitwa. Mnie od zawsze uczyli, od małego, Ojcze nasz, zdrowaś Mario. Ale akt powierzenia się Jezusowi to jest najważniejsza i pierwsza modlitwa. I od tego dopiero zaczyna się życie z Bogiem. Amen.